Przyszedł do mnie facet z ogromnym problemem, gdyż jego aktualna ukochana, jego dziewczyna nie jest do końca z niego zadowolona. Z jednego powodu. Z tego, że wcześniej była z jeszcze wspanialszym facetem niż on, który więcej zarabiał, posiadał większy dom i dłuższy samochód. A on zarabia normalnie, ma normalny dom i całkiem krótki samochód. Może pakowny, ale krótki. I nie może niczym przebić tego poprzedniego. Czemu? Bo zawsze we wspomnieniach tamten będzie miał większy dom, dłuższy samochód i będzie więcej zarabiał. I wtedy opowiedziałem mu historię pewnej kobiety, której zmarł mąż. I mąż w tych wspomnieniach zawsze był lepszy. Ten mąż, który umarł, którego opłakiwała, zawsze był lepszy niż każdy następny kandydat. I dlatego, kochani, jak długo kobieta nie zauważy, że już nie może być z poprzednim facetem, tak długo jedyną twoją szansą, żebyś został doceniany, to jest to, żebyś zniknął, albo zmarł, albo się rozstał. To wtedy też będziesz doceniony. Dlatego proponuję ci, powiedz swojej dziewczynie, że ty jesteś taki, taki, i niech ona otworzy wreszcie oczy, popatrzy na ciebie i zapamiętaj, że to dotyczy się również twojej osoby. Jeżeli cię kopnęła w dupę jakaś dziewczyna, to przestań ją idealizować tylko dlatego, że masz siniak na dupie. Wystarczy.